Weronika Rosati to postać, której przedstawiać nie trzeba. Piękna polska aktorka na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi swoją karierę. Teraz jednak Weronika Rosati pojawi się w Polsce i zabrała ze sobą swoją ukochaną córeczkę, która rośnie jak na drożdżach. Zobaczcie sami. Spis treści: Weronika Rosati mieszka w USA, córeczka Weroniki Rosati to wykapana mama. Co Weronika Rosati robi w Polsce? Kariera Weroniki Rosati. Weronika Rosati mieszka w USA. Weronika Rosati, której popularność przyniósł serial Pitbull 2005, mieszka na co dzień w Los Angeles, gdzie samodzielnie wychowuje córkę Elizabeth i rozwija swoją aktorską karierę. Rodzice, Teresa Rosati i jej mąż Dariusz, są częstymi bywalcami słonecznej Kalifornii i aktywnie wspierają rozwój ukochanej wnuczki. Także Weronika dba o to, by Ela znała polską kulturę, historię, smaki. Uczy się też w weekendowej polskiej szkole czytać i pisać po polsku. Córeczka Weroniki Rosati to wykapana mama, dziewczynka podobnie jak jej mama i babcia to urodzona faszynistka. Aktorka wraz z Elą znów gości w ukochanej Warszawie i korzysta z uroków miejskiego parku, gdzie Ela może poznać polskie kwiaty i drzewa. Doskonała pogoda sprzyja babskim spacerom na łonie natury. Rodzima różnorodność flory to z pewnością miła odmiana dla dziewczynki, która dorasta w otoczeniu palm. Bliska relacja z rodziną i przyjaciółmi sprawia, że Weronika, która skończyła w tym roku 40 lat, odwiedza stolicę tak często jak to możliwe. Co Weronika Rosati robi w Polsce? Korzystając z pobytu w Polsce, Weronika Rosati pojawia się również na branżowych eventach czy w telewizji śniadaniowej. Polscy widzowie mogli ją ostatnio oglądać w serialu Lulu, a na dużym ekranie w filmie Brigitte Bardot Cudowna, gdzie wcieliła się w swoją idolkę, ikonę światowego kina Elizabeth Taylor, na jej cześć imię otrzymała mała Ela. Kariera Weroniki Rosati, za granicą aktorka zagrała u boku takich sław jak Michael Douglas, Al Pacino, Robert De Niro, Morgan Freeman, Sharon Stone. Niedawno zagrała w filmie To nie koniec, gdzie miała okazję pracować z Christopherem Lambertem. Jak udało nam się dowiedzieć, obecnie aktorka pracuje na planie amerykańskiego filmu, który realizowany jest w studiach filmowych w Bułgarii, a w tym czasie Elizabeth zajmuje się babcią.